Starostwo powiatu wałbrzyskiego, które w styczniu 2013 roku zmieni swoje granice administracyjne, do samego końca przeprowadza remonty dróg zarówno w Wałbrzychu, jak i gminach będących w administracyjnych granicach powiatu. Jedną z ciekawszych inwestycji była ta realizowana w gminie Czarny Bór we wsi Witków. Jeszcze na początku sierpnia 2012 roku w tej miejscowości droga w zarządzie starostwa wyglądała niczym polny dukt. Wtedy zapowiedzi zarządu powiatu o remoncie, a w zasadzie budowie na nowo polnej drogi wyglądały jak obietnice nie do spełnienia. Przed kilkoma miesiącami Andrzej Lipiński tłumaczył to tak. Pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozyskaliśmy kwotę 194 tysięcy złotych. Rozstrzygnęliśmy już w tej chwili przetarg na wykonanie kilometra tej drogi. Oczywiście ona w tej chwili wygląda tak, jak wygląda. Jest to dosłownie droga gruntowa. Okazało się, że nie dość, że obietnica została spełniona, to jeszcze w bardzo szybkim tempie. Byliśmy tu w okresie letnim przed przystąpieniem do wykonania tego odcinka kilometra drogi Witkowie w gminie Czarny Bór. Jak pan widzi, w dniu dzisiejszym mogę pokazać, że ten kilometr drogi został wykonany dla społeczności lokalnej. Bardzo się cieszymy, że powiat wałbrzyski dotrzymał danego słowa. Teraz droga powiatowa służy mieszkańcom Witkowa nie tylko jako dojazd do posesji, ale również jako deptak, którym rodziny wybierają się na spacery, a młodzież i dzieci wykorzystują nową nawierzchnię drogi do uprawiania sportu. No to było wtedy w ogóle dziwne, że taki odcinek drogi jest w zarządzie powiatu, bo powiat no, z reguły kojarzy się z tym, że to są szerokie drogi. Tak, no tak jak pan widzi, jest to droga do gruntów rolnych, która znajduje się w gminie Czarny Bór, akurat tutaj w Witkowie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zrealizować to zadanie i niech ono służy społeczności lokalnej. Jak wiem, to nie tylko rolnikom, ale również i wszystkim mieszkańcom, bo i to zrobił się taki deptak swoisty na dzień dzisiejszy. Oprócz tego młodzież uprawia tutaj sporty, między innymi jeździ na nartorolkach i cieszymy się, że akurat powiat wykonał to zadanie tutaj w tej gminie. Bardzo dobrą rzecz ktoś wymyślał, bo tu były wertepy, tu były tak, też żeśmy chodzili, ale trzeba było uważać, że żona przy okazji rękę złamała i taka jest. Więc co można o tym powiedzieć? A jak pan myśli, tu jeszcze, bo z tego co pan mówił wcześniej, co żona mówiła, no przydałoby się jeszcze coś dorzucić? Tak. Przydałoby się dłuższe to zrobić, bo to jest 1,5 kilometra chyba, czy ponad kilometr. A tam jest właśnie takie zakole, stara droga, to jakby to zrobili w koło, to byłaby piękna rzecz. Droga, mimo tego, że nie jest używana w takim stopniu jak pozostałe drogi powiatowe, została wykonana z bardzo wytrzymałych warstw bitumicznych na grubej podbudowie. Zapewne jeszcze długo będzie służyła mieszkańcom Witkowa bez potrzeby jej remontowania.